Halo, halo, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie po krótkiej przerwie, można powiedzieć, tygodniowej od ostatniego odcinka serii Gothic 3. Witam w kolejnym odcinku serii Gothic 3. Hello, hello, my friend. Z tego, co pamiętam, to tutaj... Co my tu robiliśmy? Aha, czy w tym momencie już wiemy, kto jest szpiegiem montowników, monterzy, wykonaliśmy większość zadań dla montery. Tu zostało jeszcze jedno zadanie związane z chyba z przekazaniem paczek z brońmi, 20 paczek. Ile mamy paczuszek? 16, a więc jeszcze za mało. Okej. Teraz postaram się wykonać zadanie zabij stado płochliwych jeleni, gdyż jest to jedno z najtrudniejszych, moim zdaniem, jeden z najtrudniejszych questów w grze Gothic 3. Ja sobie może troszkę jeszcze ściszę. Teraz tak, może troszkę kilka słów dygresji. Być może zauważyliście lub nie, stworzyłem miniatury do wszystkich 17 odcinków serii Gothic 3. Teraz będę, no miałem troszkę zajęć i tak dalej, więc teraz dopiero mogę się zająć tutaj kanałem i stworzę teraz dość wydaje mi się ciekawe pomysłowe miniatury do serii FIFA 21. Tak. Zobaczymy, jak wyjdą. Na pewno będzie to coś, będzie to tworzone w aplikacji Adobe Illustrator, gdyż mam pewien pomysł, jak to powinno wyglądać. Jeśli chodzi o miniatury do Gothica 3, to użyłem tutaj aplikacji Adobe Photoshop 2021 Creative Cloud. Zresztą bardzo lubię te aplikacje, pracuję na nich, w związku z tym nie widziałem powodu, dla których nie miałem ich użyć. W każdym razie, dobra, to było kilka słów dygresji, także zapraszam do oglądania miniatur, do wyświetlania, do oglądania, do śledzenia tutaj kolejnych, nawet i poprzednich odcinków, tak? Bo myślę, że niektóre są dosyć zabawne, także zapraszam. A tymczasem idziemy teraz do. Teraz idziemy do Chensa. Do Jensa idziemy. Jensa Jensa, chwileczkę, dobra. Wróciliśmy się do Cape Town. A czy ja mam coś jeszcze do sprzedania? O, mam tu parę broni. Dobra, to przy okazji mu sprzedam. Silas, hello. A ten znowu, a ten dalej to samo. Nie, jak to było? A ten dalej to samo. Już nie pamiętam, jak to było. Jak to było, dobra. Jens. Pokaż mi. Siema, chłopie. Co tam u ciebie? Długo cię nie widziałem. Nic się nie zmieniłeś. No właśnie, sprzedam te jakieś tam bronie. Krusz Warok. Kurczę, on jest zużyty. To może dla zasady, bo tak, tu zostawiłem sobie chyba... Ej, zaraz, ale ja tu coś miałem zostawić, jedną broń orkową, zdaje się. Tak, to był chyba Krusz Morok. Tak, Krusz Morok, tak, to zostawię sobie ją, dobra. 1300 i tarcze czaszki, tak, zdobytą podczas chyba tamtych walk na arenie. Nie, już nie pamiętam, gdzie to zdobyłem, szczerze mówiąc. Dobra. Kuszę to musimy użyć teraz. Na pewno kupię bełty. Tylko ta ostry bełt. No mam ich 7 sztuk. I pytanie, czy to wystarczy, aby ubić je z jednym strzałem jelenia? O, ostra strzała. Aha, dobra. To kupię ten przepis, dobra. To już kupię sobie przepis na te ostre strzały, tak. Aha, bo trzeba jeszcze, żeby nabyć umiejętność... Chwileczkę. Żeby nabyć tą umiejętność, wyrób ostry strzał, to trzeba zdobyć pewną księgę bodajże, która jest dostępna w Silden. Dobra. Dobra, to chłopie, naucz mnie coś o polowaniu. No na co tu? No i zostanie jeszcze trzy punkty nauki, aby móc korzystać z tego super łuku. Znaczy łuku, no super w sumie dla mnie, bo to jest aż plus 15
punktów obrażeń. Dobra, to idziemy w takim razie do Chrisa. No i postaram się wykonać to zadanie. Ja może udam się tam na... Udam się tak na szybkości. Zobaczę. Chociaż nie, no. Może chwilę tutaj jeszcze pochodzi. Może tu coś ciekawego spotkam. O, mogę przetestować tą kuszę. Właśnie, to ja sobie już przetestuję tą kuszę. Tylko dam sobie zwykłe bełty. Tu, dobra, są bełty. Po dwójeczkę damy, dobra. Zapis. To może jeszcze tradycyjny zapis dzisiejszego dnia. Tak jest, żeby przypadkiem nam nic nie umknęło. Dobra, dobra. Dwójeczka poproszę. Dobra, załóż bełt. No i gdzie wy jesteście, małe nicponki? Chodźcie tu, chodźcie to! Tu jesteście, dobra. Tylko proszę mnie nie przycinać w tym momencie. Czekajcie, dobra. O, dużo zeszło, dobra, czyli jak trafię... O, panie, to jak trafię moim zdaniem w głowę, to raczej powinien już, mówiąc kolokwialnie, z jednym strzałem powinien paść. Cofnij się, dobra. No to czyli z tej kuszy, czy jak użyję jeszcze ostrych bełtów, to raczej padną, dobra. Ale będę już miał taki łuk za niedługo. O, skoro już idzie... O, odwrócił się, he, dobra. Czekaj. Dobra, jak już tak się nawinąłeś, chłopie, to czemu nie? Dobra, F4. Już jesteśmy blisko Chrisa, dobra. A to jeszcze sobie poszczelam. Aha, bo ja dałem łuk. Na z łuku? Gdybym szczelił teraz? Pada nawet z łuku, jak trafię, aha. A mam jeszcze... Mam ogłuszacze. Ej, wiecie co? Ja chyba jednak przejdę na ten łuk. Spróbuję, dam sobie pod 0, nie? Tak, dam sobie te ogłuszacze. Dobra. I spróbuję z ogłuszaczy ich tutaj załatwić, te jelenie. No to będzie ciekawe zadanie. Aha, dobra, bo tu jeszcze jest krwiopica. Okej, dobra. Stop. Krwiopica. Skoro jest krwiopica, no to go załatwimy, nie? Ja będę korzystał z tej kuszy, tylko za jakiś czas jeszcze. Dobra. I żądło, dobra. Krwiopicy, F4. Dobra, i wykonamy to zadanie właśnie związane z płochliwymi jeleniami. Chyba drugie takie zadanie zdaje się w Nordmarze, z tego co pamiętam. O, są te jelenie, dobra. Tylko użyję tych. Czy jak strzelę w głowę i to jeszcze do ogłuszacza, to myślę, że spokojnie padnie na jeden strzał. Tylko trzeba będzie się tam podkraść, żeby strzelić w głowę. Dobra. Dzika jagoda. O, wilk, a co on tu robi? Jest, ładnie. Ale to trzeba będzie w głowę, bo tam są ci orki. O, to co on tu robi, ten krwiopica? Widać, że potworki się zrespiły, mówiąc kolokwialnie. Dobra, tak sobie powalczę z tym krwiopicą. Dobra. No, już sobie nieźle radzimy. Ja tutaj mam założony, który miecz? Miecz Wenzela, dobra. No dobra, to zaraz będzie wilczek. No zaraz tam dojdziemy. A trochę się, troszkę walki będzie. Dobra, chodź tu, gościu. Ładnie. No jeszcze jak zdobędę tą umiejętność gruba zwierzyna, czy jakoś tak. Tak się powinno podkradać do dzikich zwierząt. I teraz sobie go trafię z... Jest! Pięknie. O! Ach, dobra, uciekł, dobra. Nic się nie dzieje. Dobra, mamy tutaj. O! Gdzie idziesz? Dobra. Dobra. Przepraszam, że tak masakruję jelenie, ale trenuję przed tym...
przed tym zadaniem. Dobra, idziemy tam do Chrisa. Już jesteśmy blisko tego kamiennego kręgu. Tu chyba już nic nie ma z tego co... A czy tu była jakaś skrzynia? A nie, tu już kufer otwieraliśmy, okej. Dobra, no to idziemy F4. No i zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. No, proszę się nie przycinać. No już, dobrze. Spokojnie. Pokaż mi swoje towary. Aha, okej. No ty masz fajne łuki, ale to na razie to jeszcze nie pora. Dobra. No to idziemy tam. Tylko musimy być bardzo... O właśnie, bo to już tutaj. Dobra, F4. Czekaj. Dobra, F4, dobra. Jest, dobra, mamy jednego, F4. Ja może zrobię jeszcze taki tradycyjny zapis dzisiejszego dnia. Tak jest. Także bawimy się w tak zwane headshoty. Dobra. No postaram się, tylko tam są wilki. O, czekaj, jest, dobra. Tylko postaram się podejść bliżej. Aha, to on ucieknie ten jeden, ale to nic, dobra. Ajajaj. Bęb! Oj, nie trafiłem. Wczytam. Dobra. Nie, bo to trzeba najlepiej właśnie jednym strzałem powalić. To trzeba trafić, czy muszę podejść nieco, nieco z boku. Muszę podejść i ustawić się na wprost tego jelenia. Myślę, że padnie. No to będzie ciekawy odcinek. Ale cóż, no bywa. No takie zadania są w Gothiku. Nie. Rójeczka. On tam ten jeleń dalej jest, dobra. Kurde, aby się ustawił troszkę, troszkę pod innym kątem. No dobra, to może użyję tych ogłuszaczy jednak. Dobra, cofnę się trochę, dobra. Daj 0, dobra. Dobra, F4. No może teraz, no bo tamten ucieknie, no to wiadomo. Tylko chciałbym, żeby trafić za jednym... Czekaj. A mógłbyś się inaczej ustawić? Jest! Dobra, F4. Idziemy teraz spokojnie, na paluszkach idziemy. Dobra, idziemy sobie na paluszkach. To tu będą gdzieś wilki, zdaje się. Będzie wataha chyba, ale to... Z tego co pamiętam. O, jest płochliwy jeleń, dobra. Dobra. Dobrze, ładnie sobie idziesz. Idź na wprost, dobra. Jest, pięknie. F4, piękny headshot. Ha. Dobra. O, tylko że tu już się coś biją. A, ścierwojad z tym. No to tu tych płochliwych jeleni chyba nie... Tam chyba jest, nie? O kurcze. I co, ryzykować? Konfrontację, bo mi odstraszą mi jelenie. O, tu jest jeleń, dobra. Czekaj, sobie tu podejdę, dobra. A tu jeszcze są, dobra, to najpierw tego. BUM! Dobra, poczekamy aż wróci, dobra, F4. No ja bym poczekał, aż wróci ten jeleń tutaj i potem zajmę się tą watachą pewnie tutaj. On chyba wróci za chwilę. A tam już przekąszają, słyszę, tego te ścierwojady, kąszą. Wcinają tego, ale czekajcie, bo on tu wróci, na pewno. O, nie, to jest ścierwojad. Bo one wracają, tylko... Dobra, to może w międzyczasie sobie podejdę. Gdzie tu jest ten? Gdzie to było? Tu? Tu, dobra. Dobra, i wilcze ziele. No właśnie, to taka oznaka, że tu są wilczki, nie? Dobra.
No jakaś inna muzyka, inna ścieżka się, inny utwór ścieżki dźwiękowej się włączył. Dobra. No wróciłeś, Jelonku, czy nie wróciłeś? Jelonku, wróć do mnie, Lessi, wróć do mnie. Kurczę, nie wróci. Dobra, ja tam może podejdę. No nie chciałbym... O, ale ten Wilk 1 jest uszkodzony. No właśnie, chyba tak zrobię, że najpierw załatwię te wilki. Dobra, F4. Oj, coś nacisnąłem. Aha, dobra, F4, dobra. Na spokojnie, dobra. Ścierwoja, tak? O kurcze. To ten jeden jeleń gdzieś tam pewnie zwiał. Za przeproszeniem. Dobra, no to czekajcie, zrobimy tak. Czy ja mam przywołanie zwierząt? Kurczę, no mam tą błyskawicę. Poziom many 100. Dobra, spróbuję. Dobra, spróbuję tym, że tak powiem, tutaj zadziałać. Mam manę 100, dobra, dawaj. O, nie, jest jeleń. Dobra. Tylko niech jeszcze bliżej podejdzie i może... Aha, on, dobra, to one idą tam, dobra. O, nie trafiłem. Kurde, nie trafiłem, no właśnie. Dobra, jeszcze raz. Ej, panie. Dobra, nie trafiłem, kurde. To trzeba, musi być prosto do celu. Bullseye! Psz! Musi być. To musi być bullseye. Aha, i przy okazji mam lepszą widoczność. Dobra, jest już ten jeleń, dobra. A weź się nie ruszaj, dobra. Ja go ustrzelę stąd. Nie, musi być głowę, musi być. Jeszcze raz. Musi być w głowę, bo jak szczelisz, czyli muszę tak nieco wyżej jeszcze, dobra. Bo ta trajektoria lotu tej strzały musi być taka. A ona była za nisko i tsz. I nie w tą część ciała trafiła. Dobra, jeszcze raz. No, gdzie ten jeleń? Jest tu? No nie, no bez... No chodźże tu, gdzie jesteś? On pewnie przybędzie za chwilę. Nie, wolałbym właśnie... Kurde, no gdzie ten jeleń? O, jest tam, widzę go. Ale to czemu on się tu zatrzymał? Aj, to niedobrze. Dlatego, że... To ja mam... No to nie wiem, to stąd to ja go tam nie trafię, bo tu już są wilki. Kurde, ten gotik to jest... O, czekaj, idzie, dobra. Weź zapisz teraz F4, dobra. Ej, ale musimy trafić za pierwszym razem. Dobra, czekaj. Kurde. No może trafię. Jest! Pięknie, udało się. Dobra, mamy to, F4, pięknie, bullseye, patrzcie się jaki bullseye, kurde. Ale bullseye, zapisuję. No, udało się, dobra. To może weźmy pogadać z tym Chrisem najpierw, dobra. Że już załatwiliśmy, sprzedam mu mięso płochliwego jelenia. Dobra, chodźmy tu pogadać. No i co, panie Chris? Patrz pan. Zabiłem jelenia. Dobra robota. A co z mięsem? Proszę, kilka kawałków surowego mięsa. Świetnie. Bardzo dziękuję. I co dalej? Mam cię czegoś nauczyć? Pewnie. Naucz mnie czegoś o polowaniu. No to na pewno tu przybędę do ciebie, żeby rozwinąć te zdolności łucznicze. A tymczasem może tam powalczmy trochę z tymi wilkami. F4. Fajnie. A ile mam trofeów zwierzęcych? A, już trochę mam. To może... A, bo nie. To potem posprzedawam jeszcze. Dobra. Dobra, no to co? No to walczmy z tymi wilkami. No bo daj mi tego kryopijcę najpierw. Może do tamtej jaskini jeszcze się udamy? O, ładnie. Ach, nie trafiłem. No dobra.
Ty, nie mogę trafić. To jest grane. I zbugowane wilki. No właśnie, trzeba uważać jeszcze na te wilczki. Dobra. No mam pomysł. No chyba użyję... przywołania błyskawicy. Jeszcze tu coś mam. Dobra. Chodźcie, cwaniaczki. Zaraz tu rypnę Inoros. Patrzcie się. Patrzcie się, co wam teraz przyszykuję. Dobrze, pięknie, F4, dobra. Dobra, biegniemy tam gdzieś, gdzie jest wygodniej. A może nawet mi Chris pomoże, czekajcie. Chris, ratunku! Dobra, jesteś, F4, dobra. Dobra, dawaj. Oj. No niestety. Dobra, jeszcze raz, wczytaj. W dobrym momencie zapisałem. Tylko mógłby on trafiać w sumie, bo tak z tak krótkiego dystansu, to on powinien po prostu tam rozwalać te wilki. No ale dobra. Dobra, dawaj. Tylko muszę pamiętać, dobra, gdzie to jestem? Tu, dobra. O, dobra. To załatwi sprawę. Dobra, dzięki stary. Dzięki stary, to była fajna współpraca, fajna kolaboracja, dobra. A to teraz mięsko, dobra. Fajna kolaboracja, dobra. No ale ładnie załatwiliśmy te wilki, jeszcze rzuciłem im serię z tego. Dobra, F4. Dobra. No tam pewnie jeszcze są te wilki, nie? Bo one tam było ich więcej. No ale już jesteśmy pod Vanguard. Tak, bo już słyszę tych głupich orków słyszę. O, to ja sobie tu walnę tego ścierwojadka. Tak, jeszcze odzyskam chyba ogłuszacz, zdaje się. Chociaż nie, wydawało mi się. Dobra. No, tak, będę miał ten łuk dębowy, czy jak mu tam. Ten łuk, nie pamiętam jaki to, chyba dębowy łuk, który zadaje 95 punktów obrażeń. Jeszcze do tego ostre strzały, to myślę, że będzie dobrze. O, mikstura many. I chyba przywołanie zwierząt, zdaje się. O, przyda mi się, bo będą watachy wilków. Oj, proszę mi nie przycinać w tym momencie, halo. Ja wiem, że tu jest węga, ale bez przesady, halo. A, to są orkowie. Aha, okej. Okay. Tu jest ten oddział, tu już są te oddziały stacjonujące pod Vanguard. Okej, okay, jedziemy dalej, panie. Jedziemy dalej. Nie ma tu nic ciekawego. No w sumie mógłbym powalczyć z jednym orkiem. W sumie, czekajcie, ja sobie tylko doładuję many. Ma zero. Dobra. Nie ma mikstur, dobra. Tak się doładuje. Dobra. No, halo. Dobra, jeszcze tak zróbmy.
dobra. Dobra, F4. Dobra, no i chodźmy tu na jednego orka. Orka cymbałka. A, w twoim przypadku tak, bo zaraz zginiesz. Dobra, chodź tu. No, chodź cymbałę. Kij ci w oko. Ale nie trafiłem. Ojej. Ósemka. Nie trafiłem. Kurde, popełniłem błąd! Siódemka, szybko. Zatrzymaj się, Mora. Oś ty kurde, cieniasie, cie... Kurde. Mam cię, dobra. Kurde, ależ cymbałek jeden. Muszę mieć tarczę, wiecie? I za niedługo zainwestuję w parowanie tarczą i wtedy zobaczymy, kto będzie lepszy. Dobra, płochliwy jeleń, dobra. A, tu jest wilk. A, i tu są te wilki, jeszcze te cztery. O kurcze, dobra. To jeszcze sobie załatwimy. Wow, ale watacha. Jezu, jaż normalnie muszę walnąć z tego. Czekajcie, F4. Ojeju. O ja ciebie, panie, patrzcie się teraz. Musiałem się wyżyć. No, orkowie też mają przerąbane z wilkami. Dobra, dawaj. No właśnie, tylko trzeba uważać. Siódemka. Chodźcie tu gdzieś. Chodźcie tutaj. Żebym miał szansę jakieś. F4, dobra. O, jeszcze w międzyczasie was dojadę z łuku. Dobra. Dobra. No i pięknie. I pięknie, pięknie, proszę państwa. Pięknie, piękna walka. Dobra. Ile mamy czasu? Dobra, to idziemy w takim razie może tam jeszcze kawałeczek dalej i co? No i udamy się. Chyba do Okary trzeba będzie zacząć już... zmierzać. Trzeba będzie zmierzać do Okary. Ale jaja, patrzcie się. Ale... O, idzie ork, dobra. A, tylko musi iść ten z krusztarachem. Nienawidzę ich, no ale dobra. F4, dobra. No, zrób ten debilny... No właśnie, to lubię. Oj, chyba nie masz szans, chłopie. O kurde, ale mi rypnął! O kurde. No ale to dlatego, że właśnie mam jeszcze ten pancerz taki, jaki mam. Wow, ale mi rypnął. No ale radzę sobie już nieźle z tymi orkami. No jeszcze trochę i będziemy koksy. Dobra. Radzimy sobie nieźle. Tak myślę. Dobra, zapis. Zapis tradycyjny. Jedziemy dalej, panie. Jedziemy dalej. Dobra. Tu chyba nie byliśmy, nie? Czy tu byli ci bandyci? Już nie pamiętam. Tutaj chyba nie byliśmy, dobra. O, dwa kryopice.
No to już na pewno trzeba będzie szykować odtrutkę. A może nie? Ach, chyba trzeba będzie niestety. Dobra, wal go tam. Dobra. Wiedziałem, właśnie tak myślałem, że się uda, ale jednak się nie udało uniknąć tego. O kurczę, ja mam tylko jedną odtrutkę. Muszę sobie zakupić. Wpisać do listy odtrutki i mikstury lecznicze jeszcze. Dlatego jeszcze tu pochodzę troszkę, bo mam chwilę czasu. Może akurat będą tutaj jakieś zioła lecznicze. I potem udamy się, ponieważ jest już 16:42, a w Gotiku robi się ciemno dosyć szybko, więc pewnie pochodzimy tu troszkę. Tak, pochodzimy tu troszkę, poeksplorujemy jeszcze tutaj tą część Myrtany. O, może jelenie wybijamy. A ile ja mam już? O, za niedługo będę miał poziom. Dobra. Fajnie, tu jeszcze jest krwiopijca, tak? Za chwilę pochodzimy i będziemy zmierzali do Okary pewnie z Rufusem. Słuchajcie, bo tu gdzieś słyszałem, jak chyba... O, właśnie. Aha, dobra, to dawaj tego wilka. No, on się tam bije z tym pierwojadkiem. Dobra. F4 na wszelki wypadek. O, fajnie. Fajnie się ustawiłeś. Tyłem do mnie. O, jeszcze na wprost biegniesz. Patrz. Masz kij ci w oko. Dobra. Dobra. Dobra, wąż. Konrad wąż. O, tu jakiś... O, tu jest bandyta! O, no to fajnie. Cieszę się. Będzie fajne zakończenie odcinka, bo mamy 32 minutę. Fajnie. F4. Także no chyba w następnym odcinku udamy się już do Okary. Ilu tych bandytów jest? Muszę się zorientować. Trzech jest, tak? A to ciekawe, bo myśmy przecież... Tak, bo my wybiliśmy... A, przy tamtej chacie, tak? A teraz są tu. Dobra. O, tu jest ziele lecznicze. Dobra, to podejdę sobie tu. Ciach. Rachu, ciachu i po strachu, nie? Ty, a już to jest znowu ten dzik, który tutaj był. No te potworki się respią widocznie. Ale to może i lepiej. O, dobra. Nie dosięgniesz mnie. Dobra. Tak, bo tutaj byli też bandyci. Tutaj był kuferek, który... skrzynia. No to chodźmy do tych bandytów. A, i rozumiem, że tutaj ktoś mieszkał, bo jest grób. Jest taki nagrobek tutaj. Okej. Okay. Jakiś żołnierz. Dobra. O. No właśnie. Ojej, ale ich tu trochę jest, kurczę. Dobra, F4. Nie, myślę, że pojedynczo. Dobra. Aha, ty z łukiem idziesz. To chodź tutaj. Dobra. To chodź tu, no. Tylko... Ale bliżej chodź. Wyjdź za tego węgła tam. Dobra. Może jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek. Dobra. Myślę, że tu już cię chłopaki nie dosięgną. Pojedynek snajperski. Dobra. Ajajaj. Nie trafiłem. No, kiedyś takich będę brał na 2-3 strzały. O kurde. Jeden twój kumpel się zorientował. O cholera. Dobra. Ojej, no dlaczego? To taki był fajny plan. No nie trafiłem. Kurde. A taki był dobry plan.
No, będzie ciekawie. No, au. Ty, a weź go, weź walnij tego najpierw. A nie, bo oni tu już biegną. Czekajcie. Dobra, chodź tu, no chodź tu, no chodź tu, rusz te. O Jezu, jeszcze dzik się tu pojawił. Dobra, niech dzik się rzuci, dobra. Dobra, niech się dzik rzuci na tamtego. No au. Au, ty głupku. O, dobrze, dobrze. Czekaj, bo mi doświadczenie weźmiesz. Tylko fajnie by było, jakbyś się ty mały rzucił na tamtych. Ale tak chyba nie będzie. O Jezus. No kurde, co to ma być? Co to ma być? No odwróć się. O kurde, ten pieprzony dzik musiał się tu... O, dobra. O, to mi odpowiada, dobra. Tylko mi doświadczenie, dawaj. No ale nie o to mi chodziło. Dobra. No i udało się, dobra. Wow, ale zabawa była. O kurde, niezła akcja. A gdzie ten opancerzony cieć? Nie ma go, dobra. Ale jazda, kurczę. Nie, gdzie jest ten, gdzie ten opancerzony był? Czekajcie, czekajcie, tu jest strzała. Kurde, nie pamiętam. A, dobra, znajdę go. Za wysoka, za wysokie trawsko, nie skosili trawska tutaj, kurczę, dobra. Dobra, załatwmy jeszcze tych tutaj, dobra, szósteczka. Mam trochę mięsa, na szczęście. Dobra, odciec cieniasy. No nie, jeszcze jeden jest, tak? Dwóch? Dwóch, dobra, dawaj na pyrę. Nie, nie przestanę. Aha, dobra. A to on jest, to on wolniej strzela, dobra, to może być. A tą z lagą tu idzie, dobra. To trzeba uważać, żeby nie trafił, dobra. Nie na wprost, dobra. Dobra, dawaj. A gdzie ty, chłopie, idziesz? To przecież ja ci rybny i noros. O, chodź tu. Dobra, dzięki. Dzięki, że już podszedłeś. Dostałeś jeszcze. Kurde, wiedziałem, że mi przerypie. No, no. No jeszcze nie. Kurde, no przecież to powinien już ten miecz, powinien tu chrys... To jeszcze nie jest, to nie jest jeszcze ten rodzaj miecza. Dobra. Dobra, mamy 38 minutę, usiądę sobie przy ognisku jeszcze. Dobra. O, ale ma mięsa, dobra. Dobra, fajnie. No tak, bo to było jeszcze płochliwe jelenie. No tak, wszystko by się zgadzało. No ja znajdę ty gdzieś tego pancerzonego, tylko... Czekaj, jeżeli tu był dzik... Tu był dzik, tak? Tak, tu był dzik. No to nie ten był. Nie pamiętam, gdzieś go tutaj zostawiłem. Dobra, kiedyś go odnajdę. No elegancko jest, pół do siódmej. Jeszcze tam przejdziemy się kawałeczek i... Bo do Okary nie ma sensu się wybierać, bo to już w następnym odcinku. Może dzisiaj jeszcze go nagram, zobaczę. Dobra. Dobra, zapisz grę. Okej. Dobra. Okidoki. O, ścierwojad. No, jeszcze sobie powalczymy tu trochę. Z tym całataństwem. Dawaj. Zawsze doświadczenie się przyda. Do następnego poziomu. O, to za niedługo będę miał już... Ej, to ja w takim razie... Idę po... idziemy po nowy poziom w takim razie. Może uda mi się jeszcze w tym odcinku. No może.
Ważnie, już mamy 40 minutę z tego co widzę. Ale dobra, chodźmy tutaj jeszcze, bo tu były te jelenie, to może teraz bym sobie je chwycił. A, ścierwojad. Pięknie. Zobaczmy jeszcze na dziennik zadań. Aha, no to zadanie musimy wykonać już w następnym odcinku. Dobra. O, co to? O, ścierwojad, nie. Co mi pokazuje? Aha, buntownik royalista, dobra. Moi kumple royaliści. No tu były z tego co pamiętam gdzieś jelenie jeszcze były. Tak, tu jest buntownik, to ja może jeszcze do Ardei zajrzę. Gdzie te jelenie? Są, dobra, F4. Tylko nie wiem czy ja mam... A, mam jeszcze ogłuszacze. Ale dobra, myślę, że... O, dobra. Dobra. A, sobie naleję jelenia. Czekajcie. A, tam jest ścierwojad, to nie. Ach, nie trafiłem. Kurczę, nie trafiłem. Ty, ale one się tu ustawiają, można by je seriami tu, patrzcie się. Ty, fajnie się ustawiły, to dajcie mi tego ścierwojada najpierw, one tutaj tak w koło biegają, nie? Dobra. Dobra, one se... Ty, to ja te wszystkie jelenie teraz wyrżnę w pień. Tak. One tu w koło biegają, tak dziwnie. Się zacięły. Headshot! Kurde, jeszcze wyżej. Jest, pięknie. Pięknie. Jeszcze jeden. O, biegniesz tu, fajnie. Ach, nie trafiłem. Ach, nie trafiłem. Jest, dobra. Trochę w FPS-a się pobawimy. Pięknie. O, dobra, biegniesz tu, fajnie. Pięknie, brawo, pięknie, udało się. O, jeszcze jeden, dobra. Gdzie uciekasz? Nie masz szans, dobra. No, pięknie, ubiłem wszystkie jelenie tu koło Jacka. Dobra, jeszcze krwiopijce załatwimy, dobra. Ja myślę, że będę lepszy łuk, to tu będzie niezła masakra. No, jeszcze jak troszkę lepszy łuk zdobędę, to myślę, że... Dobra. No to idziemy jeszcze do Jacka. Odwiedzimy starego wilka morskiego Jacka. Okay. Na pewno ci się odnowiły towarki. No i zakończymy ten odcinek. W takim razie. Tu mam jeszcze dwie tarcze. Ci przepraszam, sprzedam. Oj, może broń orkową, bo ty masz trochę pieniędzy. Bo ja raczej z tego nie będę korzystał. Tak, miecz szlachecki. Dobra, tu do broń bandycka. Co my tu mamy? Mnóż asasyna. Długi łuk, to będę korzystał zaraz, dobra. No i butelki mi daj w zamian, dobra. No daj mi wódę. Dobra, no to cóż. Myślę, że już, tak, już mamy 45 minutę prawie. Także dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na kolejne odcinki serii Gothic 3. Oczekujcie kolejnych materiałów w każdej z sekcji. Też no miałem dużo spraw teraz na głowie. No na głowie to ja mam włosy, ale no wiadomo o co chodzi. No i cóż, no i trzymajcie się, zapraszam również do serii FIFA 21. Chociaż czekajcie jeszcze tutaj, momencik. Tak, zebrałem wszystko. Dobra, to ja w takim razie usiądę sobie tu
przecupnę przy ognisku. No i cóż, no i trzymajcie się, udanego dnia, tygodnia. I co? I hej!